Cześć, czołem. Połowa roku za nami, nie wiemy kiedy to zleciało, no ale za kilka miesięcy zobaczymy premierę iPhone'ów 16. Jeżeli nie chcecie kupować od razu najnowszego iPhone'a, tylko chcecie się zainteresować na przykład starszymi modelami, no to jest całkiem dobry moment, żeby to zrobić, bowiem te telefony, szczególnie jeśli chodzi o używki, tanieją. I właśnie, którymi modelami wciąż warto się zainteresować? Pomyślałem, że podzielę te telefony na kategorie typu możliwie najtańszy opłacalny iPhone, taki optymalny wybór i jaki telefon wybrać, kiedy kasa nie gra roli. Także co, zapraszam do materiału i mam nadzieję, że coś sobie wybierzecie. Linki do wszystkich telefonów są w opisie, pod nimi możecie sobie sprawdzić aktualne ceny tych smartfonów. Zacznijmy jednak od tego, których modeli nie powinniście już kupować. W moim odczuciu są to wszystkie urządzenia do iPhone'a 11 włącznie. Zdaję sobie sprawę, że 10 albo 10S czy nawet 8 znajdziecie tanio na aukcjach internetowych, no ale są to telefony z bardzo kiepsko działającą baterią, przestarzałym aparatem i słabą wydajnością. Po prostu wyrzucicie w błoto pieniądze, które lepiej byłoby dorzucić do pozostałych iPhone'ów wymienianych w tym materiale. Kilkuletnie modele iPhone'ów kupicie przede wszystkim na aukcjach internetowych, ale o dziwo iPhone'a 12 kupicie jeszcze jako nowy w polskich sklepach i prawdopodobnie macie na to czas do premiery tegorocznych 16. Macie więc wybór, albo drożej, ale nowy, albo taniej, używany. I w moim odczuciu zakup podstawowej 12 będzie dobrą opcją dla kogoś, kto szuka taniego iPhone'a. Aparat ciągle daje radę, to samo można powiedzieć o baterii. Jest ekran OLED, choć tylko 60Hz i jest już obsługa 5G. Będzie to też najtańszy sensor zakup iPhone'a na lata, bo telefon ten będzie otrzymywał wsparcie jeszcze przez długi czas. Jeśli zaś szukacie jeszcze mniejszego iPhone'a, takiego z ekranem o przekątnej 5,4 cala, to kupicie iPhone'a 13 mini. Dostał przede wszystkim nowszy procesor i zawsze to o rok wsparcia więcej. iPhone'a 12 mini nie polecam ze względu na kiepską baterię, a w modelu 13 mini została ta kwestia nieco poprawiona. Jeśli zaś niekoniecznie chcecie zaoszczędzić jak najwięcej, a mieć możliwie najlepszego iPhone'a w przyzwoitej cenie, zainteresujcie się iPhone'em 13 Pro lub 13 Pro Max. Telefon ten dostał sporo usprawnień względem 12 Pro, w tym adaptacyjne odświeżenie 120Hz, ma świetnie działającą baterię, potrójny aparat i kilka bajerów związanych m.in. z nagrywaniem wideo, jak tryb kinowy, który pozwala na zmianę punktu ostrości w trakcie nagrywania. Wersję Pro 128 GB wyrywiecie już tylko na aukcjach internetowych, w sensownym stanie od 2400 zł w górę, zależnie od dostępnej pamięci, koloru itd. Będzie to jednak dobry wybór. Przy tej okazji wspomnę, że moim zdaniem kompletnie nie warto patrzeć na całą serię iPhone'ów 14, w tym na modele Pro. Podstawowe 14 to dosłownie odświeżone 13 w wyższej cenie. 14 Pro zaś dostały przede wszystkim dynamiczną wyspę, która jest już w całej serii iPhone 15 i to właśnie nią lepiej się zainteresować. Jeśli kasa nie gra roli, to wiadomo, sięgnijcie po prostu po iPhone'a 15 Pro lub 15 Pro Max. Modele te były dość problematyczne po premierze, głównie pod kątem nagrzewania się, ale obecnie zostały one już zażegnane. Są to po prostu solidne iPhone'y z dynamiczną wyspą zamiast klasycznego notcha, z przyciskiem akcji zamiast przełącznika wyciszania, choć trzeba zaznaczyć, że można pod niego podpiąć tylko jedną funkcję, co jest strasznie głupie, ale zobaczymy, czy Apple zajmie się tym w iOS 18. Oprócz tego mamy tutaj naprawdę wydajny chipset A17 Pro, na którym świetnie radzą sobie wymagające gry. No i wreszcie mamy USB-C. iPhone 15 Pro regularnie trafia na promocję, dzięki czemu czasem można kupić nowy model za ponad 4000 zł. To wciąż dużo, jasne, ale pamiętajcie, że mówimy o iPhone'ach, które zawsze były i zawsze będą drogie. Jeśli zaś nie potrzebujecie funkcji obecnych Pro, takich jak 120 Hz czy dodatkowy obiekt aparatu, to wciąż warto zainteresować się podstawowymi iPhone 15 lub 15 Plus. Telefony te mają bowiem większość funkcji, które były obecne w iPhone 14 Pro. Ten sam bardzo jasny ekran OLED, choć 60Hz, główną matrycą aparatu z rozdzielczością 48 megapikseli, ma dynamiczną wyspę, a do tego ma USB-C. Podstawowego iPhone'a 15 da się kupić za około 3,5 tysiąca złotych. Jak sami widzicie, wybór jakiś tam jest. Mam nadzieję, że wiecie już, jakich telefonów unikać, jeżeli chodzi o modele od Apple.
a jakie telefony faktycznie warto kupić. Osobiście na co dzień używam iPhone'a 15 Pro. Jest to całkiem niezły telefon, natomiast nawet gdybym miał powiedzmy 13 Pro, to czy 13 Pro Max, to myślę, że też byłbym prawie tak samo zadowolony. To są telefony, które są dzięki systemowi iOS tak naprawdę są dobrze zoptymalizowane i nawet te kilkuletnie procesory świetnie sobie radzą w różnych zadaniach, również z grami. Dajcie znać w komentarzach, którym telefonem Wy się zainteresowaliście. No a jeżeli Android górą, to też oczywiście o tym napiszcie. Ja się żegnam. Trzymajcie się. Cześć i do następnego materiału.